Dobra, więc cześć, manko, witajcie, to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. Na moim kanale to jest seria postępowe gospodarstwo rolne. W dzisiejszym odcinku będzie siew trawy oraz rozrzucanie nawozu pod pszenicę. Więc zasiadamy sobie do Deutsch Fahra. Włączę jeszcze hoody. No i tak, dokupiłem sobie wał przedsiewny, którego tutaj kawałek testowałem już. Tak, na pewno muszę siewnik sobie włączyć. Ctrl V, wszystko się opuszcza i lecimy. Ustawmy sobie takie ze 13 na godzinę na oko i lecimy. Kawałek jest do zasiania. Tutaj polifoski nie daje przedsiewni pod trawę. Jak już zajdzie, to wtedy polecimy sobie z saletro. Polifoska pójdzie pod pszenicę. Myślę, że będzie dobrze. Mam już kupione nawozy na następny sezon, ale już widzę, że raczej saletry za mało kupiłem, bo nie będę miał na trawę prawdopodobnie. A tu już trawa do koszenia. I nie wiem, czy będę sypał jeszcze na teraz trawę, czy nie będę sypał. Ale chyba po tym, jak skoszę, wjeżdżam i będzie ten, kurde, nie mogę się wysłowić, i oramy tę trawę, bo trawę no właśnie na tym polu sieję i na jeszcze jednym. Myślę, że to wszystko się skra dobrze, przynajmniej mam taką nadzieję. Tutaj taki mały kawałek trawy, ale będę chciał na przyszły sezon wymienić kosiarki. No, w sumie kosiarkę wymienić głównie. Bo tam sprzęt niedawno był wymieniany, przetrząsarka nowa, skrawiarka, więc tamtego na razie nie ruszam. Kosiarka teraz, bo jest kosiarka malutka, wąska do 40. Ja bym już coś chciał takiego, no 2,30, 2,5 metra, coś dyskowo, jakąś kosiareczkę. Widziałem tam na Oelixie jakiegoś Pottingera, John Deere'a, więc no zobaczymy, może się uda coś ogarnąć. I też nie mówię nowe, na pewno nie nowe, tylko coś używanego, bo na koncie no jest trochę kasy, ale to nie przesadzajmy, to nie są miliony. Ty, fajnie, że taka szybka jest hydraulika w tym Deutsch Fahrze, więc szybko idzie nawinąć. Już opuszczamy wszystko, cały zestaw. Opsa. Fajnie, bo 3 metrowy właśnie ten wał się dało ogarnąć. Tylko czy ja tu mijaka nie robię? No, lekko robiłem, muszę bardziej do lewej właśnie bardziej zjechać, a więc jedziemy trochę. No, bo Deutsch Fahr szeroki, a więc tak nie widać tej szerokości 3 metrów. W sumie siewnik to chyba 2,5 mam, albo i 3. Nie wiem, nie no, chyba 3 metry. Jak 2,5, to by szerokość kula jest trochę wystaje. No to jo, to 3 metrowy jest. Ale no, już coś poszukuje, 4 metry do Deutsch Fahra. Bo z tym to nie ma co robić tak naprawdę. Ale już bym chciał się, no ścieżki, no w tym sezonie tak i tak bym raczej ścieżek nie robił. Nie wiem, na jednym polu może bym zrobił. W sumie może tam spróbujemy w te ścieżki zobaczyć, jak to pójdzie. Z poznaniakiem to wiadomo, nie będą jakieś te ścieżki rewelacyjne. Ale też może się dogadam z dealerem nawigacji. Coś ogarniemy do Deutsch Fahra, żeby założyć. Zobaczymy. Jakieś tam wstępne rozmowy, powiedzmy, że trwają. Więc może nawigacja będzie w tej twarzy. Nie powiem, do siewów kukurydzy na pewno się przyda. Każdy będzie wolał z nawigacją już ciągnik. Wiadomo, precyzja i wszystko. No, nawet tutaj do siewów u siebie, ale fajnie agregacik. No i agregacik jeszcze tam mam w planie większy. No agregat, bo w sumie no agregatu no takiego typowego no to no nie mam, a ja dużo będę raczej orał.
dużo będę orał, bo jest ta zmniejszona ilość kwasów tak naprawdę. I no nie trzeba tak dużo pryskać, a jak ja tu jeszcze ścieżek jak na razie nie mam, no to z tym pryskaniem ciężko jest. Ale już pierwszy kawałek kończymy. Zaraz z nawozem wlecimy. Tutaj wezmę, opuści się. Dobra. No. Elegancko. I ostatni przejazd lecimy. Po tym przejeździe chyba ogarniemy jeszcze poprzeczniaki. Rozrzucę tutaj polifoskę właśnie. No i wjeżdżamy wtedy z siewem polifoski, znaczy kurde, z siewem polifoski, z siewem pszenicy, bo nie ma na co czekać. Ma na co czekać i no zobaczcie, już kukurydza do koszenia, ziemniaczki jeszcze. Ale ta jedna odmiana jest naprawdę jakaś późna. Nawet nie wiem, czy je, kurde, czy z nią będzie tak łatwo. I tak, owiec miałem kosić, ale jak tak patrzę, za wąsko. Za mało, muszę następno razo trzy przejazdy na poprzeczniakach zostawiać. Bo tak to ja no nie mam szans. Nie mam szans, aby zostaje na taki poplon powiedzmy. Trochę podniesiemy. Opuszczamy. Kurde, te krzaki tu. Dobra, żeby nie przeholować. Najgorzej no to tym zestawem poprzeczniaki wysiewać. Ale nie jest źle. Na pewno tym lepiej zestawikiem niż ten samym siewnikiem. Tutaj to fajnie ugniecie wszystko. Ale no tutaj trochę za mocno wyjeżdżam, muszę ogarnąć. No ale no tak i tak to będzie do przesiania, ale jeszcze by było. No i lecimy. Posłuchajcie teraz ryku tutaj do czwara. No i dobra. Na razie gasimy do czwara. Lecimy do 40. No i kolejny nowy nabytek. Rozsiewacz nawozów Simpa. To jest Antek RN610, jakby ktoś się pytał. Palimy 40. W sumie jeszcze zobaczę, czy wałek podpięty. Dobra. I podjeżdżamy. Niby mam w dużym baksie. Kurde, w sumie bym mógł wziąć. Ale dobra, mam tu w małych też. A więc weźmiemy w małych. To w sumie jakiejś wielkiej różnicy nie robi. Ale no wiadomo, w baksie to by było szybciej. A tak, tutaj to trochę pomęczymy. Tutaj mam ile tam? 200 kilo. Ale powinno starczyć. No tej polifoski, no to tak... Ta polifoska nic była z przeznaczeniem, no żeby coś tam w sezonie w razie w podratować. Głównie to na trawę miało być. Ale wyszło, że no teraz sieje. Chciałem tak od, no na te gorsze kawałki, gdzie tam... Mało co widać tego nawozu. Ale chyba starczy. No w razie czego, no to weźmiemy z tego, z baksa. Ale chyba starczy. Nie ma też co przeciążać tutaj 40, nie jakaś twarda. No i tak, 40.
Myślę o sprzedaży 40. 40 myślę, żeby sprzedać. Kurde, to jest na całą szerokość. O, tutaj no pierwsze próby rozsiewacza. Myślałem, że on trochę węższy, ale chyba to będzie idealne. Na pewno nie tak, tylko ile na hektar damy? 70 kilo, może być trochę do tyłu. I lecimy. Będziemy jeździć 11 na godzinę. Kita, kita. Dosypuje. No i tak przejedziemy się. No, jeszcze zostanie dosyć sporo, myślę. Ze 100 kilo powinno zostać na spokojnie. Ale tu tak, dobra ziemia. Wapno potrzebuje i to wiem po prostu, że wapna potrzebuje. No bo no przydałoby tu się wapno na ten kawałek. Bo tu nie było wapno, tu był obornik. No to w następnym sezonie zamówię wapno. Na ten kawałek się rozsypie wapno. Taką mam nadzieję. W sumie chciałem tu jeszcze polifoskę na to, ale mówię gdzie. Nie, no dobra, zostanie w rozsiewaczu. No bo tutaj jak będę siał, myślę zboże chyba jakieś, albo kukurydzę. Może kukurydzę tu zasieję. No i dobra, nawóz rozsiany. W sumie zobaczę jeszcze jak to pole wygląda. W sumie jakby tutaj tak po długości dał kukurydzę. Ale ono za dużo nie będzie. Nie no, chyba kukurydzę, nie wiem w sumie gdzie tam. Albo tam gdzie soja jest. W sumie tam byłoby dobrze. Chyba tak, no chyba będzie trzeba zrobić najrozsądniej. Będzie wyglądać. To jest ta chwila. No. Dobra, rozsiewacz na razie odczepiamy. No i dosiejemy tam jeszcze ten drugi poprzecznik trawy. Trawo. No i później pszenica do końca odcinka będziemy już siać. Gicior. Kurde, zestaw lux. Muszę włączyć. Dobra. W sumie przód bym mógł V podnieść. O, no i dobra. Tak będzie szybciej. Klapki się zamkną. Dobra. Teraz to będzie trzeba jakoś próbę mieszaną coś ogarnąć. Tak myślę. Na trzy poprzeczniaki, tak zawsze robię. Staram się ogarniać. Dobra. Dobra, już jesteśmy po króciutkim cięciu. Musiałem oczywiście wszystko ogarnąć, próby i lecimy. Lux robota, ja wam powiem. Dawkę w miarę trzyma ten poznaniak. W miarę. Nie ma tragedii, że tak powiem. Szkoda, że klimatyzacji nie ma w tym dojczwarze, bo muszę z tą otwartą szybą cały czas jeździć. No, ale poza tym to jest fajna robota. Nie wiem, czy nie za wolno. Chyba spróbuję tak jak po uprawionym. O, powinno być dobrze. To w miarę, no tak jeszcze w miarę miękko było, jak to w sumie orałem. Więc nie ma tragedii. Z
Zostawiamy. Tutaj podwałuję. Upsa. Hoppa, hoppa. No i jeszcze myślę, że po zasianym tutaj przelecę po tej trawie, żeby to lepiej dogniotło. Samym wałem to przelecę, żeby to lepiej dogniotło. No i na następnym odcinku prawdopodobnie, nie wiem, czy ścianokos, może coś tam po końcówki, aby będę pokazywał, pokażę, bo teraz w sumie no na się, bo to przetrząsanie jakieś nagrałbym. Koszenie już raczej nie będę nagrywał. Chyba przetrząsanie, no i prasowanie, no i chyba sprzedaż prasy, kostki. Prawdopodobnie nastąpi i wymiana paszowozu. No i będę musiał to kupić jakoś słomę, no i na pewno, no i kiszonki trochę. Bo sianka, no to trochę będzie, to jeszcze wykoszę, no to parę belek myślę, że ze trzy może da. Dobra. Cofniemy. Tutaj bo puszcza. Elegancko. Oj, dosiejemy to i będę kończył odcineczek i no. No. Fajnie tutaj, no. W Poznaniu w miarę. O, taki średni ten zasób ma. Ale na następny jeszcze sezon to chyba zostanie taki zestaw. Nie przewiduję, żeby coś się pojawiło, jakiś siewnik albo coś. Raczej wątpię. Ale nigdy nie wiadomo, może jakieś pieniądze jakieś przyjdą. No kredyt jeszcze do spłacenia, 150 tysięcy, czy chyba. Chyba albo 100, już nie pamiętam dokładnie. No ale no... Kawałek jest, no ta dzierżawa doszła, ulatuje, tak myślę, że mnie. No, fajny skręt ma ten Deutsch War nawet. Tak na takiego klamota sporego dosyć. Pożyci radę goleczko. No i opuszczamy. No ten wał myślę, że fajne robotę tutaj ogólnie tu robi, fajną robotę. Bo ładnie te bryłki wszystko rozgniatuje. No bo tak by to na pewno tak ładnie nie wyglądało, to kurde ja wam powiem. Ale no siewniczek jeszcze by się przydał, jakiś talerzowy, tak myślę. Coś, jakiś ogromasz, nie wiem, czy chyba jest jakiś ogromasz talerzowy. Albo jakaś inna marka, Amazonka raczej nie, za droga. Ale coś by się przydało właśnie. Coś by się przydało. Oj, strzem się jechała, ale tu. Tutaj. No zasyp starcza na taki kawałek. Jakbym gdzieś coś więcej siał, no to lipa. Lipa. No i dobra. To myślę, że to było wszystko w tym odcineczku. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Siema.